pamiętajcie, rączki czyściutkie. Do aktywnej szkoły trafiliśmy przez przypadek. Po prostu na mailu była informacja, że szukają, że można zrobić taki wstępny projekt. Odpowiedzieliśmy na ten wstępny projekt. Zamierzeń było bardzo dużo, można było dostać 30 tysięcy dofinansowania. To przy niedoinwestowanej szkole to jest rzeczywiście dużo. Koniec końców stanęło na tym, że dostaliśmy 22 tysiące. Co żeśmy z tego zrobili? Przede wszystkim ja jako koordynator chciałam, by ten projekt wypływał z potrzeb dzieci. Chcieliśmy, by nasze dzieci rozbudziły swoje zainteresowania, żeby się rozwinęły twórczo, żeby zwiedziły kawałek świata i jeszcze takie moje prywatne, żeby troszeczkę muzyki poważnej posłuchały. Stąd więc Filharmonia. Spotkania z Filharmonią odbywały się cyklicznie. Wycieczki do Białowieży szlakiem polskiego prawosławia. Zorganizowaliśmy również taki 3-dniowy biwak w Masiach. I to właśnie dzięki aktywnej szkole udało mi się nawiązać współpracę z wolontariatem studenckim. I tam dziewczyny świetnie prowadziły zajęcia przez 3 dni. Był to fantastyczny wypoczynek dla dzieciaków. Stworzyliśmy 5 kół teatralnych, 5 kół plastycznych. Każde odpowiadało za co innego, za inną grupę wiekową. Cóż jeszcze? Były plastelinki. To też takie koło plastyczne tylko i wyłącznie dla drugich klas, no i moje koło grafiki artystycznej i malarstwa. W sumie mieliśmy 15 różnorodnych kół zainteresowań, to chyba mówi o ogromie naszego projektu. Wyszło nam po podliczeniu, po tych wszystkich takich statystykach, że każde dziecko mogło 3-krotnie uczestniczyć w różnorodnych formach aktywności. Myślę, że następnym razem też weźmiemy udział. Powiem tylko tyle, nauczyciele pracowali społecznie, ale myślę, że nikt nie żałuje, że podjęliśmy się tej pracy. Bo proszę zobaczyć, jest piątek, oni wcale tutaj nie muszą być. Jest przerwa. Oczywiście, były problemy, największym problemem to były papiery. Nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby na okrągło wypełniać w 3 lub 4 egzemplarzach różnego rodzaju rzeczy. Nie mam problemu z obsługą komputera, więc tutaj nie było aż tak strasznie, ale momentami do szewskiej pasji doprowadzała mnie biurokracja. I z tego tylko powodu, z powodu biurokracji i tej ilości papierów, które trzeba dopilnować, złożyć, podpisać, to z tego powodu nie chciałabym tego prowadzić. Wszystko inne idzie w niepamięć. Minęło, no ile? Prawie 3 miesiące minęły od naszego projektu, a my już napisaliśmy nowy. Istnieją bardzo duże szanse, że dostaniemy pieniądze na następny projekt. Tym razem jest to projekt dla rodziców. Myślę o następnym znowu dla dzieci i rodziców. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Świetnie, bardzo dobrze. Odkładamy pod tablicę. Do powstania stowarzyszenia doszło taki dosyć dziwny sposób. Po prostu wszystkie pieniążki z tego projektu z aktywnej szkoły szły przez gminę dopiero na konto szkoły. Zbieranie dokumentacji, bieganie do burmistrza po podpisy i podpisywanie po kilka razy tego wszystkiego doprowadziło do tego, że stwierdziłam, że czas najwyższy, żebyśmy projekty robili sami. W związku z tym, że chciałam organizować projekty i pisać, więc na Radzie postanowiliśmy, taki wniosek rzuciłam, może by założyć Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki. Wniosek został przyjęty jednogłośnie i w sumie to poszło tak bardzo szybko. 7 lutego już mieliśmy statut, wszystko co trzeba, no niestety mamy problemy z sądem. W sądzie rejestracja stowarzyszenia jest bardzo trudna. Czekamy teraz na zarejestrowanie tego stowarzyszenia i następne projekty już będą przez stowarzyszenie. Jest to dużo łatwiej. Nie powiem, problemy z napisaniem statutu czy utworzeniem regulaminu wszelkiego rodzaju, to wszystko było na mojej głowie. Wyszło na to, że jestem teraz w szkole jednoosobową spółką, specjalistką od pisania projektów. Ale tak na poważnie, po prostu mi się to podoba, ja widzę w tym sens. Zdaję sobie sprawę z tego, że drugi raz takiej szansy nie dostaniemy. Mamy przed sobą 5 lat i albo my z tej szansy skorzystamy i weźmiemy te pieniądze, albo kto inny to zrobi. Będzie coraz trudniej, ale ja się nie poddaję.